Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w ogóle przy drugim sezonie, ponieważ kręcąc pierwszy nie wiedzieliśmy, że taka miła niespodzianka nastąpi. I to było trochę jak wejście już w znane buty, więc to było przyjemne, pomimo trudnych jakby warunków produkcyjnych i przestrzeni, w której to się odbywało, i logistyki skomplikowanej, bo ten drugi sezon też jest znacznie bardziej rozbudowany, tak jak już się poznaliście na tym pewnie po pierwszych dwóch odcinkach, to było bardzo przyjemne, bardzo, bardzo swojskie spotkanie się z tymi postaciami i wejście w swoją postać znowu. Muszę powiedzieć nieskromnie, że bardzo dobre. Ja miałem oczywiście ten przywilej i okazję, że zobaczyłem troszeczkę więcej niż Państwo, ale dzisiaj oglądając po raz drugi te dwa pierwsze odcinki, to było niesamowite w ogóle. Odkryłem jeszcze coś innego i to świadczy o tym, że jak bogaty ten scenariusz jest, ile tam rzeczy jest poutykanych, jak gęste jest to, że za pierwszym razem po prostu nie jest człowiek w stanie wszystkiego odczytać, wszystkich linków, powiązań itd., itd. Dopiero za drugim razem coś tam się jeszcze więcej pojawia. Także jestem bardzo zadowolony. So the waves will clean the Albert. Boję się. Says blood. The ship will sink beneath the waves. King Neptune will in love. Tak, to prawda, byłam zaskoczona, jakie zadanie zostało mi powierzone. Jestem wdzięczna Kubie, reżyserowi, za to, że mi zaufał. Nie wiem, ile mogę zdradzić, aczkolwiek w skrócie Nina została porwana przez policjanta, przyjaciela mojego ojca. Została bardzo długo przetrzymywana i kiedy wychodzi, jest w ciężkim szoku, ma traumę i próbuje wrócić do normalności, co nie przychodzi jej łatwo. No i przy okazji jeszcze wydarzają się pewne sytuacje, które będziecie mogli Państwo oglądać w najbliższym czasie. Ja zawsze mam stresy, jestem cały spięty, jak to oglądam, ale przypomina mi się wszystko, co było. Ja mam bardzo pozytywne odczucia. Bardzo to się rozkręca, idzie w dobrą stronę, jest dużo poczucia humoru, a uważam, że poczucie humoru w tym serialu to jest coś niesamowitego, ale to chyba nie każdy może wyłapać. Nie wiem, ile mogę zdradzić, to jest na pewno mój ukochany bohater, ale wiem, że nie tylko mój, już słyszałem o tym. Myślę, że jest bardzo dobry, on jest dobry, on jest bardzo dobry, on jak gdyby nie był policjantem, to był księdzem. No ale w tym sezonie jednak poznamy jego mroczne oblicze. Chyba więcej nie zdradzę. Ja dostałam tę możliwość zagrania roli Kai. Jest to młoda, bardzo ambitna kobieta, która współpracuje w duecie z Twerskim, też bardzo podejrzanym bohaterem w tym drugim sezonie. Było to bardzo dla mnie ciekawe zadanie aktorskie, bo zwykle dostaję takie bohaterki do grania, które można polubić, które zyskują po jakimś tam czasie sympatię albo od pierwszego wejrzenia. Tym razem może być inaczej. Ta postać z pozoru jest, że tak powiem, pozytywną postacią, miłą, ale koniec może być zaskakujący dla widza. Jestem pozytywnie zaskoczony tą drugą serią, bo drugi sezon to jest zawsze ryzyko. I to jest tak, czy on sprosta, czy nie będzie jakiegoś wierzgnięcia, żebyśmy z dobrego nie zrobili lepszego. No i nie zrobiliśmy z dobrego lepszego, tylko zrobiliśmy dobre, że ta historia znowu na świeżo, on takie jako widz, którym dzisiaj byłem, udało mi się. Mam takie poczucie, że jak skończył się ten drugi, to byłem tak zaskoczony, że w sensie nie, dlaczego, że chcę się tę historię dalej śledzić i myślę, że więcej nie trzeba.
Na pewno widzowie mogą się spodziewać obejrzenia serialu osadzonego w polskich realiach, solidnie zrealizowanego, nieprofesjonalnego, wiarygodnego, mnie osobiście przypominającego także wieś, w której mieszkali moi dziadkowie, w którym cały czas mieszka moja rodzina, że ten klimat jest tak realistyczny, tak prawdziwy, że aż ciężko w to nie uwierzyć. I to przenikanie świata rzeczywistego, wiejskiego, który przenika się z tym światem metafizycznym, a także historycznym, no to jest coś pięknego, ale też uważam, że dla Polaków nie obcego, bo to mamy w romantyzmie u Mickiewicza, więc, czy u Słowackiego, więc tak naprawdę myślę, że dla każdego widza tutaj polskiego będzie to gratka, bo no ja czegoś takiego w Polsce, takiego serialu nie widziałam, naprawdę.